Siemaneczko, witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo jeżdżą tutaj auta. Wpadłam się tylko przywitać, jestem bez makijażu, bo właśnie idę na rzęsy. Nie lubię chodzić ogólnie nigdzie do żadnych stylistek, kosmetyczek niesprawdzonych. Aczkolwiek uroiłam sobie wczoraj, że muszę mieć rzęsy dzisiaj i... No wiecie, w parę godzin ciężko znaleźć termin, ale znalazłam panią, która robi takie piękne rzęsy. I kurczę pieczone, jak one wyjdą tak pięknie jak na tym zdjęciu, to jest jakiś tam efekt Kim. Ale dobra, właśnie wpadłam tylko tu przywitać, pogadam sobie, albo polecę wam nawet salon, jeżeli będą super rzęski, zobaczycie mnie zaraz. Chciałabym tylko wam przypomnieć, żebyście subskrybowali ten kanał, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zaprosić na moje social media, Instagram i TikTok, ja naprawdę nie wiem, czy mnie słychać. I widzimy się z wami już, jak będę miała piękne rzęski. Ej, jestem, nie wiem, czy tam to przywitanie moje było słychać. Nienawidzę swoich pryszczy. Wiecie, czego nie lubię, jak idę na rzęsy, że muszę być bez makijażu, a potem te rzęsy mam takie ładne i mam pełno pryszczy na twarzy. Ale zajebiste. No i w ogóle, co mogę powiedzieć? Zobaczymy, jak się będą trzymać, ale pani, która mi je robiła, zrobiła mi je w godzinę 15, w ogóle wow. Jestem pod wrażeniem, bo nie zdążyło mnie tak za bardzo boleć ciało. Też sobie przysnęłam, więc jestem dopiero co obudzona. No, z tym, że pani super, że szybko skończyła, to jest na duży plus. Aczkolwiek jest 13:55 i mam jeszcze 35 minut, żeby odebrać Lenę. A miałam tak zaplanowane, wiecie, idealnie. Normalnie mogłem odbierać wcześniej, no ale niestety ona ma dzisiaj tańce i na tych tańcach robię filmik i potem ma podwieczorek, więc dopiero o 14:30 finalnie ją mogę odebrać, więc siedzę sobie pod jakąś klatką w cieniu i ten, a już marzę, żeby się pomalować i będę taka... kocham mieć rzęsy i ten salon to będzie wam mój salon, bo skoro ktoś robi rzęsy w godzinę 15 i będą się one oczywiście trzymać, to moim zdaniem jest super i tyle jakby jestem w stanie wytrzymać, bo jak mi gdzieś robili te rzęsy 2 godziny, no to ja po prostu, no nie chciało mi się chodzić. Dobra, nic, będę z wami gadać jak będę z Leną, bo tu się do mnie dobija znajomy i muszę porozmawiać przez telefon. Jak widać, ze mną już jest Lena, tylko chodzi w nietypowy sposób, tak? Mama, ja wychodziłam z sali, jest daleko, a mama. No idealnie przyszłam. Przywitasz się? Gruszka była na podwieczorek. Co? To tylko zielony robak. Gruszka jest w domu, jakby co? Gruszkę też masz w domu, jakby co? I tak nie chciałaś gruszki? Dobra, bo trzeba ogólnie robić live'a. My teraz będziemy robić live'a, więc żegnamy się z kamerą. No, my jesteśmy już w domu, jesteśmy już po live'ie, już minęło trochę czasu. Lena, patrzcie jak ona ogląda. W ogóle nie ogląda. Oglądam. Słucha tego. Do, więc ja spakowałam paczuchy tutaj. I właśnie będę szła do paczkomatu. Lena, idziesz ze mną, czy nie? Do paczkomatu wysłać paczki? Nie. Lena nie idzie ze mną. A... Zaraz ci dam jedzenie. I później co będziemy, Lena, robić? Tak, będziemy farbować włosy. Leny, a na jaki kolor? No, zaraz się dowiecie, ale będzie jakiś szalony kolor, więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Na tym momencie z wami żegnam, lecę do paczkomatu, lecę na zakupy i zaraz będziemy się widzieć i już będziemy wtedy robić nowe włosy mojemu dziecku, bo to już czeka na nas, to farbowanie od chyba 3 miesięcy, ale jednak przez szkołę nie chciałam... No nie chciałam, żeby potem gdzieś jakieś pretensje mieli czy coś, nie wiem jak się na to by zapatrywali, ale już wakacje praktycznie zostało, ale nie tylko zakończenie, więc... Dobra, widzimy się zaraz. Zielone, 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 dobrze się mam zostawnie, cudnie, cudnie, jest. Aha, bo to się nagrywało? No, jesteśmy już. I będziemy farbować, tak Lena będzie miała moją bluzkę do farbowania. Żeby... No ona nie jest brudna, ona jest poważna, jest pachnąca, ona jest uprana, tylko to jest farba, ta farba się nie zmywa. I będzie... Czyli to moja też nie? Twoja się zmywa tam. Dobra, teraz najważniejsze to rozdzielić jej te 2 pasemka, ale ona ma strasznie dziwnie przydziałek ułożony. Tak spójnie, pożegnamy. Już wszystkie pała, nie? Przyda. Aha, bo będziemy robić 2 pasemka, na próbę w ogóle zobaczyć, a jak Lena będzie chciała ten. Ale w ogóle ładnie wyglądają 2 pasemka, ja sama bym sobie zrobiła.
Jesteś gotowa? Nie jestem przymyślę. Stresujesz się? Czekaj, czekaj. Przeczytać jak to się robi. Damy instrukcję. Przygotowania. Rozczesać, wydzielić. Ok. Aplikacja na dłoń i nałożyć na włosy. Mocy wyrzucania włosy, ale zanim będzie wyrzucić włosy. Aż włosy są całkowicie pokryte. Ja sobie takiego kucyka do przedszkola. I z takimi pasemkami wyjętymi. I tak się spójnie. I wszystkie panie przyjdą też. Co chcesz mieć takiego do przedszkola? Wyrwała ze swojego włosa. Czemu? Przez nieżaczka. Ale jest dobry. Jesteś gotowa? Nie. Ja też nie. Damy radę. W jednym uścisku. Cóż wygodnie. Teraz się nie ruszaj. Teraz siedzimy i czekamy. Jesteś ciekawa, jak to wyjdzie? Nie mogę, trzeba ci pogadać. Możesz gadać sobie teraz z Zuzą. My wrócimy do was za 30 minut. Idziemy to wysuszyć i zobaczymy, bo może jak wyschnie. No już ci ścieram tą skórę. Może jak wyschną, to będzie to wyglądać lepiej, ale w sumie nie wiadomo. Jesteście gotowi, żeby zobaczyć Leny włosy? Dum, 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 dum. Nie wyszło. Niestety, ale... Niestety, ale Lena ma za ciemne włoski. Myślałam, że chociaż trochę, że jakaś poświata, chociaż będzie... No nie ma przecież tak ciemnych. No ale... Niestety musimy się obejść bez farbowania. Nad morzem zrobimy barkoczyki kolorowe, może? Tak, mama, patrz. No? Luzma! Ej, czekaj, teraz ty mnie łapiesz. No, dawaj. Luzma! Jezu, i gdzieś... Ej, weź, weź gdzieś podejść. Do tego, do tego. No dobra, ja cię będę złapię cię. Ej, kręcę. Na dzisiaj to był koniec tego odcinka. Ja byłam na rzęsach, Lena robiła włosy. Niestety nie wyszły, więc... Smutek. Ale chcielibyśmy pozdrowić kolejne 5 osób, a jeżeli ty chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, to koniecznie zostaw komentarz pod tym filmem. A my wam przyślemy z tym... Tyszka. Ja bym chciała pozdrowić Smajla. My, ja również. Pozdrawiamy również Jagodę. I pozdrawiamy Maję. I czwartej C. Pozdrawiamy również Milenę Żółtek. Żółtek? I Leny Kerczubek. Pozdrawiamy was i co? I przypominamy o tym, żebyście zostawili subskrypcję, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. I będą się tak pojawiać do kwietnia 2023 roku, więc dużo, długo jeszcze. I co? I widzimy się w następnym odcinku, tak? Pa, pa! Pa, pa.